Witam Państwa serdecznie, witam tych wszystkich, którzy oczekują na dalsze części moich wykładów dotyczących zasad wydawania pozwoleń na broń. Ja postanowiłem, że nieco usprawiedliwię się z tego dłuższego już oczekiwania na kolejne odcinki moich wykładów. Otóż proszę Państwa, 2 lipca 2013 roku, a zatem już za około 2 tygodnie, Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznawał będzie 4 skargi kasacyjne złożone przeze mnie od wyroków wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących pozwoleń na broń. Otóż te skargi kasacyjne w mojej ocenie będą miały pewien przełomowy charakter. Raz, że są dosyć obszerne, dotyczą całej materii związanej z wydawaniem pozwoleń na broń. Dwa, że są to skargi kasacyjne, które jako pierwsze trafiły do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie reguł związanych z wydawaniem pozwoleń na broń. To prawo jest cenne, które obowiązuje w praktyce, które żyje, które jest realizowane w rzeczywistości. Naczelny Sąd Administracyjny jest najwyższą instancją sądownictwa administracyjnego w Polsce i konsekwencje wydania wyroków przez Naczelny Sąd Administracyjny będą bardzo poważne. Raz, że Wojewódzki Sąd Administracyjny będzie musiał stosować reguły wykładni, wykładnię proponowaną czy zaprezentowaną przy wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny, a dwa, organy policji przy wydawaniu decyzji w sprawie pozwoleń na broń będą musiały respektować orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. No, powaga tego organu sądowniczego jest tak duża, że warto poczekać na wydanie wyroku przez ten sąd. Ponieważ, jak mówiłem, orzeczenie to dotyczyło będzie zarówno przesłanek ogólnych związanych z wydawaniem pozwoleń na broń, a także przesłanek szczegółowych w zakresie pozwolenia na broń do celów sportowych. Postanowiłem, że zaczekam. Zaczekam i po dniu 2 lipca pojawi się kolejny mój wykład, już wykład praktyczny, na którym będę prezentował reguły dotyczące wydania pozwoleń na broń w ogólności. Jest pewna grupa przepisów w ustawie o broni i amunicji, która jest wspólna dla wszystkich pozwoleń na broń. Mój wykład wzbogacony będzie także o to, w jaki sposób Naczelny Sąd Administracyjny dokona wykładni przepisów. Okaże się, czy ja słuszna racja przekonała Naczelny Sąd Administracyjny, czy moja racja, gdy reprezentowałem wnioskodawców o wydanie pozwoleń na broń, czy racja organów policji, które tym wnioskodawcom prawa do broni odmawiały. Także proszę o cierpliwość. W lipcu pojawi się kolejny odcinek moich wykładów. Dziękuję bardzo i do widzenia.